No witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed Most Wanted Rework, a dziś będziemy pokonywać sobie trzeciego już kierowcę z czarnej listy, jakim jest Ronnie. Ronnie, który jest właścicielem Astona Martina DB9, przerobionego w podobnej kolorystyce co nasz właśnie Viper. No i teraz tak, pozdrawiam oczywiście wspierających. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, to proste, ale jeszcze jedna rzecz. Ten samochód, którym będziemy dzisiaj jeździć, nie będzie to Porsche'a. Dlaczego nie będzie to Porsche'a? No pomyślcie sobie, kurczę, zrobił to Porsche, mógłby je robić dalej, jest szybsze niż Viper, w sensie lepiej przyspiesza o wiele. No i na wyścigach o wiele bardziej sobie ten samochód radzi. Też bardzo go chwaliliście, no i rzeczywiście jestem z niego mega zadowolony. Jest szansa, że go użyję, jeśli mi nie pójdzie Viperkiem, ale używamy Vipera dlatego, że jest wyjątkowy, dlatego, że jest ciekawy, dobrze się nim jeździ i robi dość specyficzne akcje. Zobaczcie sobie go raz jeszcze wokół tutaj. No myślę, że już go wcześniej pokazywałem, natomiast... No nie wiem, takie rzeczy jak na przykład... Ale... Dalej leci! Oj! Kocham życie. Ale to było piękne. Oj, to też. Nie rób tak już, proszę. No, bywa ciekawie, zrobię z tego shortsy, wbijajcie łapki w górę. Wchodzimy sobie w Race Events i na początku, na rozgrzewkę, przejedziemy sobie sprincik z minimalną tutaj... Właśnie, czy ja nie jechałem w poprzednim odcinku w ogóle tego sprintu? Muszę sobie sprawdzić. Okej, nie jechałem tego, jest dużo kasy, jest tam lekko ponad 2 minuty, czyli tak akurat na rozgrzewkę, nie będzie policji, więc po prostu spróbujmy sobie pomału to ogarnąć, zobaczyć jak tym samochodem będzie się jechało w tym wyścigu. Mamy oczywiście też moich charakterystycznych przeciwników, tylko że musiało się zgliczować, to może zrobię sobie tak, że odgliczuję i tu wrócę. No niestety się nie udało, ponieważ kiedy odgliczujemy sobie tego moda, czyli te takie tu dziwne cienie, no to wystarczy wejść w wyścig i znowu on się gliczuje, czyli jest to wina konkretnych wyścigów. Ogólnie Viper jest szybki, ale no nie jest najszybszy, nie? Zobaczcie, że Evo dobrze ulepszone jest szybsze, dlatego uważam, że jest szansa na to, że po prostu z naszym następnym przeciwnikiem będziemy mieli problem go pokonać tym oto samochodem. Natomiast nie mówię, że tak być musi. Zobaczymy. Ja teraz sobie będę musiał lekko podgłosić, bo ogólnie to auta nie słyszę prawie. O, teraz będzie, myślę, lepiej. No i mamy też przeciwnika ogólnie w Viperze. Tutaj taka ciekawostka, że pojawia się właśnie, kiedy idziemy sobie w stronę Roniego, kiedy go chcemy gdzieś tutaj pokonać, przyskrzynić i wygrać z nim. Ten wyścig może się jeszcze w trakcie odbagować. Na przykład mógłbym może przejechać na przykład przez stację, albo o, włączymy sobie, żeby była kamera podczas skoku na chwilę i może się tutaj odgliczuje. Czekajcie, game moment camera. I teraz powinno się to... Jest szansa, że się naprawi, a nawet żeby był fajniejszy skok, to zrobimy sobie tak i damy sobie, że aero na maksa w drugą stronę. Teraz będziemy lecieć jak kosmonauci. Proszę bardzo, jest game moment camera, przelecimy sobie na drugą stronę i tak jak mówiłem, odgliczowało się, widzicie? No bo to działa w ten sposób, że... że właśnie takie scenki wczytują tego moda na nowo, więc sobie teraz mogę ten game moment camera wyłączyć, dlatego że tutaj może mi to kiedyś zepsuć szyki i mnie może policja złapać przez to. No i oczywiście aero dajemy na maksa na plus, także jeśli by wam się ten mod zgliczował, a będziecie w pobliżu, pamiętajcie co robić, bo... No i też oczywiście jeśli chcecie sobie skoczyć tak z pewnością wygranej, no to pewność wygranej zdecydowanie jest w momencie, kiedy mamy aero na maksa na minus, wtedy auto leci jak Adam Małysz w swoich najlepszych, ze swoich najlepszych czasów. Adam Małysz, oczywiście, nie mówimy tutaj o nowych skoczkach, których też bardzo szanujemy, natomiast Adam Małysz w sercach wszystkich Polaków się znajduje. Adam Małysz to troszkę jak Mariusz Pudzianowski, czy nie wiem, papież Polak po prostu. To jest tak, że z Adamem jest, no jest to postać historyczna, nie tylko postać, która jest sportowcem, ale też jakimś takim symbolem polskich skoków i zwycięstw w polskich skokach, choć w ostatnich latach nie. Też napisaliście w komentarzach, że Dodge stworzył Vipera, ponieważ miało to być najbardziej męskie auto. Miało być najbardziej męskie jak się da. No w sumie tak, jest męski, bo ma mega duży silnik. Ma dość dużo mocy i Newton, no na dzisiaj to już nie tak dużo, ale ogólnie ma dużo mocy. Jednocześnie jest niebezpieczny, wygląda bardzo agresywnie, wygląda sportowo,
To troszkę tak jak Honda Preluda, nie? Że Honda Preluda ogólnie, normalnie to wygląda tak mega szybko, dopóki się nią nie przejedzie, no nie? Chociaż właściciele Prelud za każdym razem myślą, że te auta są najszybsze na świecie, że po prostu Preluda jest tak szybka, tylko ona jest szybka, tylko po prostu inni nie potrafią wykrzesać tej mocy, a właściciele potrafią, tak? One są bardzo szybkie, tylko nie dla swoich właścicieli, którzy nie są fanami marki. Oczywiście troszkę żartuję, natomiast no, zresztą każdy pewnie właściciel Preludy, Hondy jest też fanem ogólnie Hondy. Wow! Widzieliście, co to za tutaj latanie bokiem? No właśnie to auto nie jest najlepsze w wyścigach, w sensie no on ani nie przyspiesza jakoś rewelacyjnie, ani nie skręca jakoś rewelacyjnie nawet po naszym tuningu, ani nie ma super nitra, no w sumie w niczym tutaj się jakoś nie wyróżnia niesamowicie, ale dlatego chciałem go wziąć, ponieważ wygląda fajnie, brzmi fajnie, no i będzie klimatycznie się prezentował na jakichś tam scenkach, na przykład przed, po wyścigu, no i ogólnie też jak będziemy mieli Astona kontra Vipera, to taki ciekawy kontrast, też jedno auto bossa z drugim autem bossa, czyli auto bossa, którego już pokonał jakby Ronnie, ponieważ Ronnie musiał pokonać JV, żeby być na tym miejscu, w teorii, no chyba, że wcześniej tam JV nie było. 302 na godzinę maksymalna prędkość, kontynuujemy sobie, no i bez zbędnego przedłużania. A w ogóle, gdzie na mapce znajduje się ten wyścig, zobaczmy sobie, daleko od nas, czy no trochę daleko od nas, nie będziemy tam jechać. Bez zbędnego przedłużania wchodzimy sobie w Challenge Rival i teraz zaczynamy sobie od okrążeń, czyli Bay Bridge, no i dość długi wyścig, bo tutaj prawie 5 minut. To, że my w ogóle czekamy sobie na tej wyskoczni, to jest dla mnie mega ciekawą rzeczą. Ogólnie to jest tak, że Viper ze startu też nawet nie jest za dobry, ponieważ ma tą strasznie długą jedynkę. Tylko że, no nie wiem, inne samochody na przykład w ciągu sekundy osiągają setkę i też mają chyba setkę na jedynce. Tu jest jakieś 90 parę na godzinę, możemy to przetestować gdzieś. Natomiast no schodząc na dwójkę w tym samochodzie już jest gorzej. No i teraz tak, Ronnie lubi się glitchować. Wiele osób uważa, że Ronnie jest jednym z najtrudniejszych i najmocniejszych bossów. Teraz celowo sobie nie zredukowałem biegu, żeby mnie dogonił po prostu, żeby było nieco ciekawiej, ale o, proszę bardzo, no właśnie, te skrypty tutaj będą nam wiele zmieniać w trakcie wyścigów, a w końcowych, no to przecież nawet policja jest szansa, że będzie nas gonić, prawda? Teraz tutaj Viperem 100% musi być wallride, bo w innym wypadku właśnie, no tak, tak, nie pomyślałem o tym, że to będzie skryptowane. Ronnie lubi też się zgliczować, ale chyba musi być bardzo blisko nas i to jest chyba dobry moment, żeby właśnie to zrobił, nie zgliczował się, dobra. No mamy 3 okrążenia na to, żeby się właśnie zwiesił w którymś momencie. On jest szybki i zdarza się też, że pod koniec wyścigu na przykład, już przy samym ostatnim okrążeniu nas dopiero doścignie, czy dogoni i wyprzedzi. Przeszkadzajki od właśnie tutaj Wiki, które nam zostawiła na trasie, mogą w różny sposób zadziałać na to, jak sobie tu przejdziemy. Ten zakręt przejechać dobrze bez jakiegoś spowalniacza czy coś, to jest jakiś chyba... O kurde, coś skakało właśnie z wyskoczni. No i chciałem powiedzieć, że to, że sobie czekamy na wyskoczni, ile samochodów, jak się... No i to mi się właśnie podoba, na kimś się tam Ronnie zwiesił. To mi się strasznie podoba i w sumie wydaje mi się, że jest szansa, że znaczy twórcy Most Wanted, chciałem powiedzieć właściciele, mogli takie rzeczy ukryć, znaczy to są raczej rzeczy oskryptowane całkowicie przez twórców reworka. Natomiast nawet jeśli byłyby to rzeczy ukryte w plikach, to nie zdziwiłbym się, ponieważ no po prostu to wygląda, jakby to miało się zadziać, prawda? Jakby te samochody miały tam być, jakby te ciężarówki miały tam jechać w trakcie tego wyścigu. No właśnie, tak nie chciałem skręcać na siłę. Tak, nie chciałem wkładać siły, po prostu wiecie, wspomaganie mi tu miało pomóc. Nie pomogło. Przed tym odcinkiem jadłem sobie takie, powiedzmy, płatki. To nie były płatki, tylko jadłem sobie taki... granola, to jest kurczę, ona tam ma i jakieś orzechy, czekoladę, bez dodatku cukru, czego nie wiedziałem, a często w domu to miałem, ale już teraz wiem i traficzek dalej na mnie czeka, natomiast jadłem sobie je
i czuję, jakbym miał naprawdę zastany aparat mowy, jakbym nie mówił od 24 godzin. O, jaka pogódka fajna. Jakbym naprawdę nie mówił od 24 godzin i w ogóle powtarzanie słowa naprawdę to brzmi tak, jakbym ja specjalnie was okłamywał, no nie? Ale tak się czuję. Czuję się, że jestem nierozruszany, w sensie, że mam nierozruszaną żuchwę i tam policzki i tak dalej. I jakbym się miał zaraz plątać, także jeśli się splątam w jakimś tutaj mojej wypowiedzi, to wybaczcie mi to. A Roni natomiast na razie nie pokazuje swojego pazura. Wiem też, że przechodziłem Roniego punto seryjnym i w końcu się udało, z tego co pamiętam, choć... chyba się udało. Kto oglądał, ten niech napisze w komentarzu, czy to się w końcu udało, czy nie, czy wy to pamiętacie jeszcze, czy jestem nobem. Bula chyba się nie udało. Udało się na pewno chyba Roniego. No, na pewno chyba, no to są właśnie moje dzisiejsze słowa. Natomiast tak coś mi się zdaje, że Roni był pokonany po takich, nie wiem, 3 godzinach prób, a Ból już się nie udał, ponieważ w ostatnim okrążeniu nas wyprzedzał za każdym razem. Chociaż nie, bo też jedno się udało, ale chyba nie wszystkie z Bólem. A raczej z bólem serca. Czemu wjeżdżam tak w te trafiki? No jestem strasznym, kurczę, nieogarem dzisiaj. Podradzik. Mega słaby. I tym samym sprawiliśmy, że mamy teraz dużo do zrobienia, żeby nie zostać wyprzedzonym przez Roniego pod sam koniec. Także oby się tak nie stało. Znaczy, oby się tak stało, że nas nie wyprzedzi. A widzicie, chciałem przekombinować, także muszę wam obiecać, że następny wyścig będzie ładny, bo teraz to wyglądało bardzo średnio. Swoją drogą ciekawe, jak ulepszony jest Astonek, ile ma zmienionych rzeczy w sobie. Dobra, pyk, tutaj dajemy sobie bez spowalniacza, tu ze spowalniaczem. No, nie driftuj, tak, właśnie takim driftem przegrałem czasami z Ronim i nie chciałbym. No i pojedziemy sobie, moglibyśmy od zewnętrznej nawet, ale on mógłby nagle dostać jakiegoś turbo-burbo. I wjeżdżamy sobie boczkiem na metkę, tym pięknym oto właśnie obrazkiem, który ma zresztą czas 30 sekund lepszy niż Roni normalnie. Proszę bardzo, mamy tutaj 3 sekundy różnicy. W statystykach, na przykład, nasza prędkość maksymalna to 304, a Roniego 331. Średnia natomiast nasza jest większa o 3 km na godzinę. Poza tym, no to jakaś tam różnica na okrążeniach. Kolizje mamy 3 strafi, znaczy my mamy z trafikami 9 kolizji, także... No widzicie, Roni ma 3, także też nie tak mało, ale 3 razy mniej, a nawet potęga trójki, proszę bardzo. Kto by pomyślał. Więc kontynuujemy sobie. I przechodzimy do sprintu Seaside and Lennox. Po napisie Kiss Me I'm Irish za dużo sobie dzisiaj nie porozmawialiśmy, ponieważ cały czas jesteśmy przed Ronim, natomiast tak... Roni pochodzi najwidoczniej z Irlandii, no i jak wiemy, jest bogatym dzieciakiem, także autko ma od swoich rodziców. Ciekawe, kto tu skakał. Od swoich rodziców. Jechaliśmy już pierwszy wyścig i tam raczej nie było za bardzo gdzie postawić następnego bossa, tak? Nie było gdzie ustawić Bula, ale coś mi się wydaje, że w najbliższym naszym otoczeniu gdzieś tutaj Bul sobie już stoi. I tak jak mówię, nie jest to ból kręgosłupa, ani ból zęba, tylko jest to nasz następny przeciwnik w Mercedesie SLR McLarenie. I on będzie chyba na stacji, tak mi się coś zdaje. Sprawdźmy. O, siema! Czemu na luzie jadę? O, dobra, no to fajnie zrobiliśmy. Na stacji go nie ma, natomiast chyba, że był w tym przejeździe tam takim... No właśnie, tam mógł, ale raczej nie, bo byłby w takim miejscu, w którym łatwo go znaleźć, a my sobie chyba zliczowaliśmy Roniego, a może tu będzie w tym? Nie, tu nie ma. Tu też nie. O, ciekawe, gdzie będzie stał Bur, dlatego, że to jest jedno miejsce i nie wiadomo, natomiast w tym wyścigu już towarzyszy nam nasza ukochana policja, zresztą też 5. poziomu, a Roni, przez to, że został zliczowany, to teraz dostanie niesamowitego boosta od gry. Bardzo wypada sobie Viperek po naciśnięciu hamulca. Wiecie, co to oznacza? To oznacza, że jest nadsterowny. Wow, tutaj była kolczatka, no to niebezpiecznie. Jeśli jest nadsterowny, znaczy no tak, jeśli sobie zahamujemy i pojawia się to, że wpada za każdym razem w... Nie! Znowu się to zdarzyło! Ale sztos! Znaczy sztos, no sztos i nie sztos. Tak, jeszcze raz, no jeszcze raz się przewróć. Siema Roni, słuchaj, weź nas zwolni trochę. O, Cross, siema Cross. Mamy Roniego i Crossa razem, no to w ogóle kombo niezłe. Może tu będzie ból? Ja chcę Bula spotkać. Nie ma go.
gdzie jest ból. Może w ostatnim wyścigu dopiero będzie. Natomiast tak, tutaj musimy jechać tą stroną. Przebił opony, dobra, jest grubo. Teraz sobie pokonamy crossa, przejdziemy sobie tędy. Pod tym tutaj daszkiem. I ogólnie wiem, że policja ma na nas zasadzki, także my sobie tylko usuniemy tę naszą podsterowność. O, nadsterowność znaczy się. Zrobimy tak. Dobra, to było ciekawe. Mega się cieszę, że się zdarzyła ta sytuacja, że zrobiliśmy tego bączka w powietrzu, bo po prostu do tego jest Viper stworzony w tej grze. Oczywiście policja jeździ bokiem. Nam tu przeszkadza, a Roni przez to, że ma przebite opony, nic mu to zupełnie nie zmieni. Tak to właśnie działa, że jeśli my sobie przebijemy opony, to dziękuję bardzo, koniec wyścigu. Jeśli natomiast Roni przebije opony, czy jakikolwiek inny bot albo boss, jedzie dalej jakby nigdy nic, przyspiesza jakby nigdy nic. No i ta mechanika mnie bardzo czasami frustruje, ponieważ no to jest troszkę nie fair, prawda? Natomiast policja też nie może przebić opon na tyle, żeby się uszkodzić i nie jechać dalej. No, to jest... O! Dzień dobry. No i przegraliśmy wyścig przez wjechanie w Roniego, bo mogłem go jakoś ominąć, ale nie ominąłem i musimy go powtórzyć. Ale ładnie wjechałem. Chyba troszkę za wolno, ale... No, muszę to pokazać teraz, bo powtarzam, ponieważ wywaliło grę, drodzy widzowie. Więc... Muszę sobie ego podbudować i pokazać, że umiem ładnie tam wjechać. O, zliczował się teraz, no to macie dla was, proszę bardzo. Stoi Roni w miejscu i przez to też... O, jeszcze sobie zawraca, on się tam gliczuje chyba w ścianie czy w czymś tam. Także macie swoją klasyczną zagrywkę, której nie było przy poprzednim przejeździe. Kończę wyścig i zaczynam zaraz od razu kolejny. A to w sumie już wiele na tę metę, bo to trzecie okrążenie. I o, nawet ten zakręt zrobiłem ładnie, pyk. I mamy piękną scenkę, od razu winner i jeszcze lepszy czas bodajże był, no i sprincik oczywiście. Tu nawet już nie muszę, ale no będzie ładna scenka, nie? Nie muszę się nawet zamykać, już na tej scence pozostaniemy, pocałuj mnie, no nie będę cię całował, Gostek, chociaż no jak wygrasz to zobaczymy, to się dogadamy. No i nasze poszukiwania bóla trwają, no nie? Natomiast ogólnie ten wyścig już jest mocniej oskryptowany, no bo jedziemy sobie po większej części mapy, jest więcej możliwości i ciekawe, czy znowu zrobimy beczkę w powietrzu. Ohoho! Ktoś tu dostał skrypcik, że jestem za szybki, tak? No proszę bardzo, bo to jest tak most wanted, że no gra się dostosowuje mniej więcej do waszych umiejętności, w sensie no jak wam za łatwo, to wam nie będzie tak łatwo. A jak wam za trudno, to wam będzie łatwiej, nie? Natomiast tak czy siak, jakieś tam umiejętności mieć trzeba. No i teraz co? Słuchamy samochodu, redukujemy kiedy trzeba. Czy on się zwiesi na stacji? Chyba teraz już nie, dlatego że to było tak, że on się zwiesił na stacji, ponieważ jechał trochę jakby za nami. I ta policja wyjeżdżająca ze stacji to chyba też jest skrypt, w sensie ona by normalnie stamtąd nie wyjeżdżała od tak sobie. Czy ona goni mnie w ogóle? Też nie jestem pewien, czy goni tylko Roniego na razie. Roni sobie ostatnio po bułk jechał, a ja podjarany. Wow. No proszę bardzo, patrzymy na mapę może. Powinienem się teraz dość mocno skupić, ponieważ jeśli tego nie zrobię, to jest duża szansa, że na przykład taka blokada mnie wykluczy tutaj z... O właśnie. Dzięki bardzo. Ta policja w ogóle... Niektóre policje, nie wiem czy to już było w oryginalnym Need for Speed Most Wanted, czy to jest tylko w reworku, że niektóre policje robią nam przejazd przez blokady i robią to jakby celowo. I albo to jest w skrypcie, albo to jest glitch, albo to jest jakby zaplanowane w grze, że dostajemy taką furtkę w niektórych blokadach czasami. No bo... Ale wymierzone, po prostu nie wierzę. Dobra, no i teraz mamy 50% trasy i Roni jest przed nami. Roni oczywiście też przebił sobie opony, ale nic sobie z tego nie zrobi, ponieważ jest bossem. Proszę bardzo, ma przebite 4 koła Roni. Aż dostajemy na całą twarz tymi opiłkami, nie? Znaczy no, nie opiłkami, tylko iskrami oczywiście. Ale to nic nie zmieni, zobaczcie. Chociaż nie, może będzie troszkę wolniejszy, bo widzicie, że jak ma 4 koła już rozbite, to Gragoń... Nie, raczej nie, dobra, wydawało mi się chyba, że troszeczkę zwolni, ale nie. Roni tam nie zwalnia, zobaczcie. Proszę bardzo, no teraz akurat nam się prawie udało, ponieważ policja, no ruszam z dwójki, dlatego że to auto z jedynki po prostu mieli od startu, na żywo zresztą też. To auto też w tych pierwszych generacjach, nie wiem jak w późniejszych, nie posiada żadnych systemów typu kontrola trakcji,
a za nami Cross w ogóle. I Cross... O, M3 GTR tu jechał, a czy nie, to tak, uliczny GTR tu jechał. Dobra, mamy prawie 90% trasy i teraz ta ciężarówka na końcu może nas tylko uratować tutaj. Ta ciężarówka, która tutaj się pojawia. Czy ona nas uratuje? Czy Roni się o nią zwiesi? Czy jesteśmy straceni? Jesteśmy straceni. Przegra... Aha, bo ona się nam... Ona ma wjechać przed nas. Zajebiście. Ale ładnie wjechałem. Chyba troszkę za wolno, ale... No, muszę to pokazać teraz, bo powtarzam, ponieważ wywaliło grę, drodzy widzowie. Więc muszę sobie ego podbudować i pokazać, że umiem ładnie tam wjechać. O, zliczował się teraz. No to macie, macie dla was, proszę bardzo. Stoi Roni w miejscu i przez to też... O, jeszcze sobie zawraca. On się tam gliczuje chyba w ścianie czy w czymś tam. Także macie swoją klasyczną zagrywkę, której nie było przy poprzednim przejeździe. Kończę wyścig i zaczynam zaraz od razu kolejny. A to w sumie już wierzę na tę metę, bo to trzecie okrążenie i o, nawet ten zakręt zrobiłem ładnie, pyk. I mamy piękną scenkę, od razu winner i jeszcze lepszy czas bodajże był. No i sprincik oczywiście. Tu nawet już nie muszę, ale no będzie ładna scenka, nie? Nie muszę się nawet zamykać, już na tej scence pozostaniemy. Pocałuj mnie, no nie będę cię całował, Gostek, chociaż no jak wygrasz to zobaczymy, to się dogadamy. No i nasze poszukiwania Bulla trwają, no nie? Natomiast ogólnie ten wyścig już jest mocniej oskryptowany, no bo jedziemy sobie po większej części mapy, jest więcej możliwości i ciekawe, czy znowu zrobimy beczkę w powietrzu. Ohoho! Ktoś tu dostał skrypcik, że jestem za szybki, tak? No proszę bardzo, bo to jest tak most wanted, że no gra się dostosowuje mniej więcej do waszych umiejętności, w sensie no jak wam za łatwo, to wam nie będzie tak łatwo. A jak wam za trudno, to wam będzie łatwiej, nie? Natomiast tak czy siak, jakieś tam umiejętności mieć trzeba. No i teraz co? Słuchamy samochodu, redukujemy kiedy trzeba. Czy on się zwiesi na stacji? Chyba teraz już nie, dlatego że to było tak, że on się zwiesił na stacji, ponieważ jechał trochę jakby za nami. I ta policja wyjeżdżająca ze stacji to chyba też jest skrypt, w sensie ona by normalnie stamtąd nie wyjeżdżała od tak sobie. Czy ona goni mnie w ogóle? Też nie jestem pewien, czy goni tylko Roniego na razie. Roni sobie ostatnio po bułki jechał, a ja podjarany. Wow, no proszę bardzo, patrzymy na mapę może. Powinienem się teraz dość mocno skupić, ponieważ jeśli tego nie zrobię, to jest duża szansa, że na przykład taka blokada mnie wykluczy tutaj z... O, właśnie. Dzięki bardzo, ta policja w ogóle... Niektóre policje, nie wiem czy to już było w oryginalnym Need for Speed Most Wanted, czy to jest tylko w reworku, że niektóre policje robią nam przejazd przez blokady i robią to jakby celowo. I albo to jest w skrypcie, albo to jest glitch, albo to jest jakby zaplanowane w grze, że dostajemy taką furtkę w niektórych blokadach czasami. No bo... Ale wymierzone. Ale wymierzone, po prostu nie wierzę. Dobra, no i teraz mamy 50% trasy i Roni jest przed nami. Roni oczywiście też przebił sobie opony, ale nic sobie z tego nie zrobi, ponieważ jest bossem. Proszę bardzo, ma przebite 4 koła Roni. Aż dostajemy na całą twarz tymi opiłkami, nie? Znaczy no, nie opiłkami, tylko iskrami oczywiście. Ale to nic nie zmieni, zobaczcie. Chociaż nie, może będzie troszkę wolniejszy, bo widzicie, że jak ma 4 koła już rozbite, to gra go... Nie, raczej nie, dobra, wydawało mi się chyba, że troszeczkę zwolni, ale nie, nie, nie. Roni tam nie zwalnia, zobaczcie. Proszę bardzo, no teraz akurat nam się prawie udało, ponieważ policja. No ruszam z dwójki, dlatego że to auto z jedynki po prostu mieli od startu. Na żywo zresztą też. To auto też w tych pierwszych generacjach, nie wiem jak w późniejszych, nie posiada żadnych systemów typu kontrola trakcji. A za nami Cross w ogóle. I Cross... O, M3 GTR tu jechał. A czy nie, to... No tak, uliczny GTR tu jechał. Dobra, mamy prawie 90% trasy. I teraz ta ciężarówka na końcu może nas tylko uratować tutaj. Ta ciężarówka, która tutaj się pojawia. Czy ona nas uratuje? Czy Roni się o nią zwiesi? Czy jesteśmy straceni? Jesteśmy straceni. Przegra... Aha, bo ona się nam... Ona ma wjechać przed nas. Zajebiście. No i Roni się zwiesił na ciężarówce, także tak naprawdę tutaj... O, kto tu jedzie jeszcze? Bull! Jedzie Bull, a ja zastanawiałem się, kto tu jedzie. Dobra, kocham tego reworka, naprawdę. Tak klimatycznej odsłony Need for Speed Most Wanted 2005 nigdy nie było i raczej już bardziej klimatycznej nigdy nie będzie. Po prostu rework jest
czymś, w co jeśli kochacie Most Wanted, musicie zagrać, nie? Jeśli jesteście ogromnym fanem tej gry od wielu lat, tak samo jak ja, to musicie zagrać w Rework. Nie ma innej możliwości. I z policjami na karku, z korwetą do zdjęcia, zresztą uśmiechniętą, kończymy sobie ten wyścig. Zobaczmy jedno. Różnica w czasie minimalna, no bo Roni jest naprawdę szybki. Prędkości maksymalna Roniego 300 na godzinę prawie, natomiast średnia nasza o 3 większa i on ma jedną kolizję z trafikami, a my 0. Proszę bardzo. Dalej w stages tutaj nie ma sensu już patrzeć i wychodzimy sobie dalej. Czy gra wywaliła, czy mi się wydaje? Nie, dobra, na szczęście, bo już drugi raz bym tego nie zdzierżył. Także kontynuujemy i mamy Camden Tunnel, dość znany wyścig, także postarajmy się i wygrajmy go za pierwszym. To jest bodajże pierwsza trasa, tylko że odwrócona. Ale na początku musimy zrobić coś, co trzeba zrobić, czyli tu skoczyć, bo już więcej tu skakać nie będziemy. Różnica jest taka, że w tym wyścigu będzie jeszcze policja. Czy to dobrze? No nie, nie za bardzo. Ale ta policja może przeszkodzić nie tylko nam, ale również Roniemu. Ciężaróweczka, która nas tutaj ma nieco zatrzymać, nieco nam przeszkodzić. Dobrze, dobrze, ale my ją oczywiście przeskoczyliśmy. Ze słabą prędkością byśmy prosto w nią wlecieli i byśmy się zablokowali. Ogólnie Roni tak samo w drugą stronę tu się potrafi zgliczować na drugim wyścigu, no ale liczmy na to, że będziemy jechać sobie równiutko i tego nie będzie. Musimy oczywiście przyspieszyć, żeby być tuż za nim, żeby sobie wzbudzić skrypty, nie? O, teraz w tę stronę tu będzie łatwiej sobie ładnie skręcić, ponieważ po prostu auto bardziej wytraca prędkość, siadąc pod górkę. Szybciej znaczy wytraca prędkość, nie bardziej. O, wow, wow. Dobra, czyli tu się jedzie środkiem. Fajnie zrobione, bardzo fajnie zrobione. Pierwszy wyścig to był taki, no, rozgrzewkowy nadal, nie? A tu się widzę zaczyna dziać. I tam wydaje mi się, że dałoby się pod tą ciężarówką... A, jak w nią widzimy, to wybucha, no tak. No tak, przecież ona wybucha, okej, okay, no to dobrze. Teraz tu auto wpadnie w pocisk, nie wpadnie, zobaczcie. Także to zależy w sumie też od tego, po jakiej płaszczyźnie, pewnie w jakiej pogodzie, nie wiem. Od kaprysu gry. Pięknie tutaj ustawione policje i tak powinien wyglądać Most Wanted od początku tak naprawdę. Te przejazdy pod ciężarówkami, nie wiem czy wy też tak macie. O, i to jest ustawiane dopiero teraz. No jednak skoczyliśmy za drugi raz. Te przejazdy pod ciężarówkami to moim zdaniem, znaczy nie moim zdaniem, a w moim odczuciu było takie marzenie dzieciaka, ponieważ naoglądałem się Szybcy i Wściekli, no i bardzo chciałem, żeby po prostu to odzwierciedlić, czy odwzorować, odzwierciedlić to nie, odwzorować w grze. No i też właśnie ja za każdym razem, jak byłem takim małym pierdkiem, to sobie jeździłem tym Most Wanted i mówię, przejadę pod ciężarówką, przejadę pod ciężarówką. Wiadomo jak to się kończyło. Chciałem uderzyć w crossa. Uderzenie w crossa to jest każdego odcinka tutaj must teraz, od kiedy mamy piąty poziom policji. Natomiast uderzenie w crossa sprawiło, że jedziemy sobie bardzo blisko Roniego i teraz tutaj... Poznikały te policje, dobra, ale ja sobie obiorę prawą stronę, żeby dobrze tu wjechać. No, tak sobie wjechałem tak jako taką. I teraz mamy trójkę na biegu, z którym tutaj dwójka się zaczyna dopiero. Dobra, czy ta policja tu nadal jest? Nie, więc teraz możemy jechać sobie zewnętrzną, czyli to jest tylko na jedno okrążenie tutaj. Aha, mamy tylko dwa w sumie, zapomniałem. Zostawione i tam coś stało między tymi, ale to chyba była policja. Między... Czemu jest tak blisko w ogóle? Ja pierdzielę, bardzo blisko jest. A policja sobie chyba stała między przejazdami w tunelach, więc miałaby nas zatrzymać, przytrzymać. I jakby to było po to zrobione, żebyśmy potem jeździli od zewnętrznej. Teraz jedziemy sobie szybko, dlatego że... O cholerka. No to... Nie, 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 proszę. No ale przegramy to. Przegramy to. No, przegraliśmy to. Ja. No nie. Najładniejszy wjazd w ten zakręt mojego życia po prostu. Krosik. Siemanko. Widzimy się pod koniec wyścigu. No i teraz mamy nad sobą jeszcze helikopter. Czy on coś tu zmieni? No liczę na to, że nie. Mamy 17 sekund przed Ronim, tak dobrze nam poszło tym razem. Redukcja biegu tym razem też nie pomogła.
Dostaliśmy Wheelspin najwidoczniej i czy te dwie policje z naprzeciwka teraz będą, czy to nie było skryptowane i tak się pojawiły? Aha, nie było, no to ciekawe. Także tym samym wchodzimy sobie w ostatni zakręt i pyk bokiem na metkę, jeszcze odbiliśmy się od ściany. O nie, jaka brzydka scenka, co ja żem zrobił, o nie. Takie brzydkie zdjęcie, 60 koła i w race stats mamy 11 sekund za sobą niemalże Roniego. Tym samym mamy VMAX nasz 379, taki dostał rubber band. Okej, okay. No i po jednej kolizji z trafikiem, średnia prędkość, niewiele się różni. Przechodzimy dalej, no i oczywiście pokonaliśmy go. Wcale nie było prosto, no ale kto by się spodziewał. No i teraz mamy do wyboru 6 kart, a w nich znajdziemy również auto Roniego, które za chwilę przetestujemy, choć widzę ile to nagrywam i nie wiem, czy to nie będzie za dużo na ten odcinek. Mamy w pierwszej karcie auto Roniego. No i dalej klasycznie to, co dostajemy za każdym razem. Nie muszę chyba wam już mówić, ale dostajemy sobie felgi. Dostajemy również, no, wlot na dachu. Oraz dostajemy unikalny opony. Okej, okay. Czyli mamy wszystko już prawie w Junkmanie gotowe do naszego następnego auta. No a naszym następnym przeciwnikiem będzie oczywiście, że ten, którego widzieliśmy w tym, w sensie w tym tutaj wyścigu, znaczy w poprzednim wyścigu przed tym, czyli Bull Toru Sato. If it weren't for Razor, Toru would still be hanging down on the dogs dreaming of blackness. Okej, okay. Czyli jeśli to nie pomogłoby Razorowi, bo chyba o to chodzi, to Toru dalej był tam, sobie się spotykał z ludźmi, bo tak hanging down to tam, że on sobie by siedział na tych dokach i marzył o czarnej liście. Ten ziomek myśli, że ma slipera, w sensie, że tak, Mercedes SLR McLaren, sleeper, okej. Okay. Jedyną stokową rzeczą na jego samochodzie jest lakier. A no teraz już nie, ponieważ ma to malowanie. Lubi... He keep his car mint. Nie wiem co to znaczy, bo mint to mięta. So he give him a bump when you can. So give him a... Aha, dobra. Czyli on lubi, kiedy jego samochód jest chyba w idealnym stanie, może tak? I musimy go zderzyć. Kiedy możemy, wtedy on się wkurzy. No, to chyba o to chodzi, albo że po prostu go wyprowadzimy z równowagi. Nie wiem, tak mi się wydaje. Keep his car mint, że miętowe, że wiecie, rumianek i mięta do życia zachęta, lecimy dalej. No i drodzy państwo, jedna osoba dzieli nas od Razora. Proszę bardzo, Mia, no top 3. Siema, no. Też cię kocham. Dzięki, dzięki, piękna, kochanie skarbie moje. No i wchodzimy sobie oczywiście do Safe House, w którym, moi drodzy, wybieramy sobie nasze następne auto, jakim jest Aston Martin DB9. Zobaczmy tego potwora. No wygląda niesamowicie, jest jednym również z najładniejszych aut w karierze i ciekawi mnie kto i jaki miał, kto zaprojektował i jaki miał w tym jakby pomysł, skąd się wziął pomysł na malowanie tego samochodu. W środek jakby szyba jest niebieska z tego co widzę, no felgi są OZ-ami Super Turismo, także do Astonka pasują, bo to auto powiedzmy też wchodzące w ten torowe tutaj zagrywki. A wejdźmy sobie teraz w Toro i zobaczmy jego auto. Czy jego auto będzie wyglądało tak jak myślę? Zobaczcie, że tak jest, ma malowanie. No i to malowanie wygląda jak idealnie przystosowane, więc najprawdopodobniej takie miało być. Proszę bardzo, szybkie auto, a teraz, no może sprawdźmy sobie na koniec, a może nie, sprawdzimy sobie na początku następnego odcinka, jak jeździ się DB9, a teraz pojedziemy sprawdzić, czy mamy już do zakupu kolejne auto, jakim jest oczywiście Corvette C6R, czyli jedno z najbardziej zwariowanych aut w tej grze, którym najprawdopodobniej pokonamy Razora. Ciekawie się jeździ Astonkiem, ale Aston oczywiście ma to do siebie, że nie skręca. Natomiast brzmi ciekawie. No nie jest rewelacja, jakby ja tu jadę tym samochodem i nie czuję się jakoś świetnie. Nie skręca, zobaczcie, naprawdę skręcić tym autem
trudno, mega trudno, bez spuszczania gazu, bez hamowania. Także ominąć przeszkody, no wydaje mi się, że tutaj to auto nadawałoby się do pościgów, czasami chociażby. I w ogóle dziwi mnie, że dalej z tej kryjówki wychodzimy, kiedy jesteśmy już w ostatnim mieście, kiedy jesteśmy już w Rockport i kryjówkę mamy w nieco innym miejscu. Natomiast nie wiem, czy to jest glitch, czy tak po prostu się wydarzyło i tyle. I przechodzimy sobie od tyłu, żeby sprawdzić, czy właśnie Corvette C6O jest do kupienia. Tak jest, moi drodzy, mamy ten samochód możliwy do kupienia. Mamy też SLR-a swoją drogą, także możemy Bulla pokonać jego tutaj, jego zabawką. Mamy Murcielago, które uwielbiam. Mówiliście, że Ford GT jest jednym z najlepszych aut w tej grze. Tak, ale ja chcę Corvette. Oczywiście ją biorę. Drive now. Wydaliśmy dużo pieniędzy i na początku po prostu wam pokażę. No, wygląda jak wygląda. Ona była w tej grze cały czas. Przejdziemy się do kryjówki. Nie będę nic mówił, a wy dacie znać, co sądzicie o performancie tego auta takim seryjnym. Także witamy w kryjówce, do niej sobie właśnie wjeżdżamy, no i tym przemiłym akcentem z naszym nowym wozem was witam i oczywiście zapraszam na streama, który odbędzie się najprawdopodobniej, no właśnie, w środę? Bądź w czwartek. Myślę, że prędzej w czwartek odbędzie się stream, natomiast to jeszcze będzie zapowiedziane na karcie społeczność, na moim fanpage'u również, bądź na Discordzie. Dzięki za oglądanie, za łapki w górę, komentarze i widzimy się w następnym z Corvettą albo może i z Astonem, ale raczej nie. Cześć!